Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła realizować wypłaty czynności bezpośrednich za 2020 rok. Jeśli chodzi o realizację kampanii płatności obszarowych za 2020 rok, kampania została zakończona z dniem 30 czerwca. Do wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski i wnioski te nie podlegały wykluczeniu ze względu na zawiłości lub inne tytuły, pieniądze w pełnej wysokości trafiły na konta tych rolników. Zostały one zrealizowane na poziomie 99,8%. W sumie, jeśli chodzi o płatności bezpośrednio, to kwota ponad 1 miliarda 200 tysięcy złotych. Płatności do obszarów z niekorzystnymi warunkami gospodarowania 177 milionów złotych. Rolnictwo ekologiczne 36 milionów złotych i programy rolno-środowiskowe, klimatyczne to jest 56 milionów oraz blisko 30 milionów to dobrostan zwierząt. Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok, 12 lipca upłynął ostateczny termin składania wniosków. Mówiąc o kampanii naboru wniosków z płatności obszarowej 2021, chciałbym tutaj podziękować rolnikom za to, że mimo zmiany warunków, jakie w tym roku były, jeśli chodzi o składanie wniosków, ponieważ odeszliśmy od oświadczeń i wersji papierowych wniosków, jedyną formą złożenia wniosku było e-pułap, wniosek, to rolnicy jednak zdali egzamin i w kampanii tej złożono 78 925 wniosków, co w stosunku do naboru wniosków z 2020 roku stanowi 99,38%. I tutaj chciałem się pochwalić. W województwie podlaskim ten współczynnik jest najwyższy w całym kraju. Jestem przekonany co do tego, że wzorem lat ubiegłych również w tym roku wypłatę zaliczek zaczniemy 16 października. Zapewne będzie to wysokość do 70% należności względem całego wniosku. Stawki tradycyjnie wyliczane są w miesiącu październiku po uruchomieniu transzy na płatności bezpośrednie. Teraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikuje przekazane elektronicznie formularze i naliczy przysługujące rolnikom pieniądze. Czas na ich wypłatę agencja ma od 1 grudnia 2021 roku do czerwca 2022 roku.